Plamiak. Aj, puścił. O cholera, Plamiak tutaj siedzi. Okej. Okay. To gra warta świeczki. To był Plamiak, na 100%. Na 100%. Na 100%. Teraz mi kławka podpłynęła chyba. Ta. Plamiak. Się pokazał. Pasta zawieram. Na 100%. I to taki medalowy może, albo zwykły. Siedzi. 8-4, okej. Okay. Chyba unikat, tak mi się wydaje, wiecie? Może być unikatowy. Zajebiście. I popłyniemy dalej. Czyli bym miał kolejnego spota na Plamiaka, kapitalnie. Czyli unikatowy bas bawi plamisty. Wyciągniemy, bo rezerwa na padzie się włączyła, także podmienie pada. To jest unikatowe. To na bank jest unikatowe baspawie plamisty w 100%. I to może być powyżej 9 kg, co najmniej. Oj tak. Mój największy chyba tutaj 900 chyba. Kapitalnie walczy. Nie poddaje się jeszcze. Raz drugi na 30 paru metrach. Większość swojej siły już chyba wykorzystał. Ten odjazd go naprawdę kosztował bardzo dużo sił na te 50 paru metrów, chyba dwukrotnie nawet. Także kapitalna sprawa właśnie pływać już w jakoś nowych miejscach. Oczywiście to jest mega czasochłonne i to potwornie, ale się opłacało. Bardzo dużo tutaj dni i godzin poświęciłem przez cały ten tydzień. A mamy już piątek, czyli weekendzik. To jest unikat, nie? Plamiaka. 9160. Ładny. Naprawdę ładny. Pięknie. A zobacz, czy teraz zabierze, bo Plamiaka by mi wcześniej zabrał. Jak tu do zdjęcia, tak? O, niech będzie. Mówiłem, że powyżej 9 kg. Zobaczę tylko, czy fotka wyszła. No i dobra, zobaczmy, czy go zabiorę do siatki. Na szczęście zabrał. Okej, okay. 8-4 mówiłem, tak?
Także kapitalny, bas pawi, plamisty, plam jak tak go ja przechrzciłem, USMA 4, branie w miksie, branie już spadkowe, naprawdę piękny, 90-centymetrowy na poperka, 9 kg i 160 gram. Śliczny.